I zaklinam was na wszystko. Nawet jeżeli macie niedużo pieniędzy, poszukajcie czegoś, co ma przynajmniej 4 giga RAM. Za chwilę jeszcze zegarek będzie sprawdzał DNA noszącego go, i żebyś przypadkiem nie sprzedał, ale oczywiście powiedzą, że to dla bezpieczeństwa, żeby ci go nie ukradli. Daję radę bez Google'a i to nie na zasadzie, że zmuszam się, daję radę. Nie, no po prostu korzystam. Cześć, witajcie. Cześć, mamy dzisiaj tydzień. Dzisiaj tydzień. Miniony tydzień. Obfitował w dosyć dużo premier i spróbujemy szybciutko przelecieć przez te rzeczy, przez które trzeba i dojdziemy do tych premier troszeczkę większych. Zacznijmy może od Vivo, co? IQOO Z7 i Z7X. Tak, to są telefony w Chinach przede wszystkim zadebiutowały, więc do nas, no, cienko to widzę, raczej nie trafią. Z7 ładnie wygląda, bo jest pomarańczowa i ma w takie prążki plecki, jedna wersja, w związku z tym to ładnie wygląda. Jest poza tym czarna i błękitna jeszcze. I to jest taki dobry średniak chyba, nie? Tak, to jest fajny średniak. Oba modele w tych trzech kolorach występują i w zasadzie, tak jak patrzę na rendery, to ciężko je od siebie odróżnić. Oczywiście specyfikacjami się troszeczkę różnią, no bo wiadomo, że ten X-ik no to jest taki oczko niższy, bo to jest oparty o Snapdragona 695, ale za to ma dużą baterię, 6000 mAh, podczas gdy Z7, tylko uważajcie, bo jest jeszcze w Indiach, Z7 5G, to jest zupełnie inny telefon. My mówimy teraz o IQOO Z7 z Chin. Ma Snapdragona 782, czyli jest to prawie że flagowiec, a na pewno taki topowy średniak, ale z kolei ma mniejszą baterię, 5000, za to szybkie ładowanie 120-watowe. Jeżeli chodzi o aparaty, to w obu jest tak bardzo, bardzo mocno przeciętnie średniakowo, chociaż Z7 ma stabilizację optyczną w głównym aparacie, więc to się chwali. To są fajne telefony, nie fotograficzne może, ale słuchajcie, ostatnio właśnie rozmawiałem z kolegą, że w zasadzie jeżeli zrobicie aparatem z optyczną stabilizacją obrazu, taką jak jest tutaj w tej siódemce, i matrycą 64 i jaką taką optyką zdjęcie, nawet jeżeli będziecie chcieli wywołać i powiesić w A4 na ścianie, naprawdę nie zauważycie różnicy pomiędzy kompaktem a smartfonem. Serio. Dokładnie. W tej chwili no, w zasadzie większość średniaków robi już co najmniej dobre lub bardzo dobre zdjęcia. No, chyba, że to będzie zdjęcie czarnego psa w nocy bezksiężycowej w jaskini. I to wtedy rzeczywiście może być pewien problem, żeby coś zobaczyć. Chociaż zobaczycie mniej więcej to, co byście widzieli w takich warunkach. Aparat fotograficzny prawdziwy wtedy też wiele nie pomoże. Chyba że ma lampę błyskową porządną, ksenonową, czego niestety, kurczę, w tej chwili w smartfonach brakuje moim zdaniem. Nie ma. Pamiętacie, że jeszcze dawniej były lampy ksenonowe w zwykłych telefonikach? To Sony celowało w ksenonach. Sony, ale nie tylko. Sony Ericsson miał ksenony, w Samsungach też się zdarzało. W Nokii zdaje się też był. Tak, Nokia też, któraś mi taka pierwszy chyba z tą taką ogromną 40-megową matrycą. Nie pamiętam jak ona. Ósemka zdaje się. No, to też miała ksenona, no bywały te ksenony. PureView. Ale to nie wiem, dlaczego producenci z tego zrezygnowali. Pojęcia bladego nie mam. No pewnie może za drogie były te ksenonki po prostu. Właśnie chciałem powiedzieć, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Następna rzecz jest taka, że te lampy sporo miejsca jednak w obudowie zajmowały, no a w smartfonie, umówmy się, liczy się każdy milimetr kwadratowy sześcienny wewnątrz obudowy, więc no cóż. Jeśli jesteście zainteresowani Z7-kami, zapraszamy do katalogu i do artykułów. Tak jak Adaś mówił, dostępne właściwie wyłącznie w Chinach. W tej chwili, na dzisiaj prawdopodobnie one wyskoczą za te Chiny, możliwe, że się będą inaczej nazywały. Tak, może się inaczej nazywać, bo tak jak powiedziałem, w Indiach jest już telefon o takiej nazwie, tylko że z dopiskiem 5G, teoretycznie inny, tak? Ale no, nazwa ta sama, no, byłoby to nonsensem. Smartfoniki fajne, a tutaj jeżeli jesteśmy przy smartfonikach fajnych, to wyskoczył Oppo Find X6 z niezłymi, zdaje się, aparatami całkiem. No, to jest fotograficzna miazga, Find X6 Pro i Find X6, no... Powiem szczerze, że te telefony mi robią i to nie tylko designem, bo to byście musieli sobie spojrzeć na rendery, ale jest taka fajna wersja do połowy w takiej beżowo-pomarańczowej wegańskiej skórze. No ładne to jest. Wielka, okrągła, ale na szczęście wypośrodkowana, więc jakoś to wygląda, wyspa aparatów. No i tak naprawdę to ten Pro robi tu robotę, bo podstawka to, no, mnie nie robi, tak?
Ten produkt ma wszystko, co powinien mieć taki telefon. Ultraflagowiec. Ma AMOLED-a, oczywiście z rozdzielczością tam QHD, odświeżaniem wysokim. Snapdragon 8 drugiej generacji. Najszybsze możliwe pamięci. Szybkie ładowanie, bo setka przewodowo, 50 bezprzewodowo. Wodoszczelność. No ma podkorek, ale przede wszystkim ma podkorek aparaty. Bo, moi drodzy, tutaj zamontowano na przykład główny aparat 50 mega, ale z przysłoną 1,75 i optyczną stabilizacją. Szeroki kąt też jest niebiedny, bo ma też dużą, tutaj oposię, fajnie, że to największa matryca w aparacie szerokokątnym. Znowu 51 na 1,56 cala od Sony. I tu jest jeszcze do tego autofokus, czyli mamy makro w tym aparacie. Do tego jeszcze jest aparat z peryskopowym teleobiektywem, który, słuchajcie, przy ogniskowej 65 mm ekwiwalentnej ma przysłonę 2,6. To jest bardzo dobry rezultat. I do tego ma jeszcze stabilizację optyczną, więc będą bardzo fajne przybliżenia do 6 razy hybrydowo, czyli prawie bezstratnie. Nawet w słabym świetle, no bo ta 2,6 to już coś tam zrobi. No, do tego jeszcze 32-megowy aparat do selfie, no ale to już tam średnio istotne. W każdym razie, jeżeli chodzi o aparaty, to jest totalny wypas. Natomiast podstawka, no, podstawka jest biedniejsza, tak? Nie ma się co oszukiwać. Procek wymienili na Dimensity 9200. Jedni powiedzą, że to dobrze, drudzy powiedzą, że to źle. Ja, no, Dimensity 9200 też jest dobrym układem i mocarnym, także nie ma to tamto. I znów mamy 350-megowe aparaty, przy czym ten główny nadal ma fajną przysłonę 1.8 i optyczną stabilizację. Tele nadal ma też fajną przysłonę i optyczną stabilizację, natomiast szerokokątny jest trochę biedniejszy, bo tu już jest taka zwyczajna matryca 1 na 2,76 cala, czyli mniejsza. Przysłona 2.0 i pole widzenia też jakieś nienadzwyczajne, bo 112 stopni, za to nadal jest makro. No, ekran też jest mniejszy, ma mniejszą rozdzielczość, no jest taki w ogóle mniej ten telefon, ale starczyło jeszcze kasy na mocarne, szybkie pamięci. Jeżeli chodzi o ceny, to podstawka do 3200 w Chinach wychodzi, natomiast Pro, zależnie tam od wybranych pamięci, od 3900 niecałych po 4,5, przy czym no, dorzućcie do tego oczywiście jeszcze nasz kochany wacik. Także dobrze koło piątki ten topowy model wyjdzie, ale kurczę, no może być fajny. Może być fajny pod względem fotograficznym rzeczywiście. Dużo się o tym telefonie mówiło, no ale oczywiście odwaliło parszywy numer i będą tylko w Chinach. B. X6 Pro ma trzy matryce Sony. Dla tego rzadkiego gatunku, który ewentualnie tam siedzi, jest zainteresowany. Główny aparat to jest IMX989, szeroki IMX890 i tele to jest IMX890 również, czyli dwa razy ta sama matryca Sony. Rzeczywiście jest mocarny ten model. Oppo poza tym jeszcze pokazało Pada dwójkę, który jest może mniej ciekawy dla nas, natomiast jest to całkiem fajny tablet. Jeżeli ktoś lubi duże tablety, to jest blisko 12 cali, jest 11,6 zdaje się. Ładnie wygląda, tak troszeczkę mydełkowato, ale całkiem sympatyczny. Fajne urządzenie, no. Baterię bym trochę większą włożył, bo tam jest 9,5. Trochę malizną pachnie, powiem szczerze, chyba że może ma jakiś tryb oszczędny. Ładowanie jest 67-watowe, także na szczęście tak duża bateria powinna się również w miarę szybko ładować. Ciągnęli to, Fajny tak. tablecik, ale zostawiamy go i zapraszamy Was również do artykułu i do Jak katalogu, żeby byście go chcieli, sobie to też obejrzeć. byście musieli go ściągać z Chin. Oczywiście, psiak, więc no. Poza tym w tygodniu mijającym pokazała się jeszcze Nokia C12 Pro, o której w zasadzie też nie bardzo jest co mówić, dlatego że to jest No kolejny jak to nie? smartfon, który wyskakuje z pamięcią RAM 2 albo 3 giga i umówmy się, że nie będziemy po prostu chyba o takich smartfonach mówili, chyba że będą prezentowały sobie coś dodatkowego, będą miały prysznic dodatkowo, albo przyszła do bulbulatora jakiś, albo jeszcze coś innego. Nie, zajrzyjcie sobie do tej C12, Nie, jeżeli wiesz co, jesteście zainteresowani. ja się nie zgodzę, że nie należy o takich smartfonach mówić. Należy o nich mówić. Po pierwsze, nie kupujcie czegoś takiego, co ma 2 giga RAMu w obecnych czasach. To po pierwsze. Po drugie,
No, trzeba ganić producentów w ogóle za wypuszczenie takich telefonów, a już najbardziej chyba za to, że to ma Pro w nazwie. No, co w tym telefonie jest Pro? Kurczę, droga Nokio, ja się. To No, wiesz co, ja to plus, na to nie temat KLD tego, Global. Co tam ja jest? to na Ja to na temat tego, że po pierwsze, tak mówimy, po pierwsze nie warto rzeczywiście, po drugie rzeczywiście za każdym razem mówimy o takich telefonach i za każdym razem musimy tłumaczyć, po pierwsze, dlaczego ich nie należy kupować, po drugie, że nie jesteśmy hejterami marki jakiejkolwiek, a to trzeba Nie, za nie, nie, każdym tu nie razem chodzi o tłumaczyć. markę. Tu każdy producent nie powinien takiego telefonu mieć w To ofercie. po prostu, nie ma sensu. Jeżeli jesteście rzeczywiście zainteresowani, zajrzyjcie do katalogu, bardzo was Tak. proszę i zaklinam was na wszystko. Nawet jeżeli macie niedużo pieniędzy, poszukajcie czegoś, co ma przynajmniej 4 giga RAM. Tak, kupcie sobie używkę jakąś, przecierpcie to, że ten telefon już ktoś pomacał, ale no, no na litość boską nie kupujcie czegoś, co ma Tak, 2 giga tylko nie RAM. kupujcie wadliwej używki, żeby później zwalić winę na nas, że wam kazaliśmy kupić używkę. Nie. A, to Boga. słuchajcie, w ogóle na tym kanale znajdziecie poradnik, jak poszukać używanego telefonu. Wygrzebcie sobie w dziale Mało, mało tego, serwisatora. że w katalogu znajdziecie poradnik, to jak chcecie prosty poradnik dla nietechnicznych, to jest taki poradnik u nas na stronie, tam jest link, można sobie kliknąć. No to też. No. Jest taki prosty poradniczek, gdzie sobie klikasz, naklikujesz sobie rzeczy, które byś chciał mieć w telefonie, no i bęc, masz telefon, tak? Że macie już dwa miejsca, gdzie można sprawdzić, przyjrzeć się. Wybierz telefon na MGSM-ie na górze na belce, jak ktoś by chciał. No, dokładnie. A jak nie, to u nas na kanale playlisty porady polecamy. Tam znajdziecie porady, jak wybrać telefon i nie umoczyć po prostu. I teraz tak, jeżeli nie łamie jakiejś tajemnicy, to jutro w Polsce będzie debiutowała, zdaje się, firma seria Note 12. Ona Nie, zadebiutowała już nie jutro. nie jutro, a kiedy? Nie, mój kochany Jacku i drodzy widzowie, 30 marca A, jest taka 30. oficjalna premiera, kiedy to poznamy ceny. Ja Okej. chyba nie łamię embarga, ja już testuję jeden z tych Znaczy telefonów ja na myślę, swojej że możemy fotokopii. powiedzieć, dlatego że one są One są, w tej chwili oczywiście. globalnie już. Tak. Znane są specyfikacje, znany jest wygląd. Wiadomo, że bardzo się nie różnią od tego, co już znamy z wcześniejszych telefonów, smartfonów, które identycznie się nazywają. Ja miałem dzisiaj tylko jeden problem podczas porównywania specyfikacji z wersją Note 12 5G, bo tam jest Dokładnie. trochę inny aparat, jeden, drugi i inne szczególiki. Tak, ale. MUI jest nowsze w porównaniu do tych starszych wersji dostępnych nie u nas, tak, nie globalnie. Jest nowsze MUI. Android chyba pozostaje taki sam, Aż sprawdzę, bo ale patrzyłem, to ale. mówię chyba, bo w tej chwili nie mam takiej pewności. Tak sądząc po tym, co Redmi pokazuje u siebie na globalnej stronie. No i różne są oczywiście obsługiwane częstotliwości sieci GSM i troszeczkę inne są wersje pamięci dostępne na rynku globalnym. Dlatego na to musicie zwrócić uwagę, to znaczy inaczej. Ewentualnie się zdziwicie, jeżeli się okaże, że jakiejś wersji upatrzonej przez was do tej pory nie ma, No tak. bo no, jest to troszeczkę okrojone względem wersji globalnej. Dokładnie, ale wiecie co, według mnie Też dobrze, bo wcześniejszej, chińskiej czy tak, indyjskiej. tak dokładnie, tak jak mówisz, ale według mnie to dobrze, bo po co się tak kurczę gubić, będzie jeszcze zegareczek, ale to wszystko opowiem wam 30, także was zapraszam, postaram się zrobić nawet jakiś wideo przegląd tego topowego modelu, bo tak naprawdę to jest, wiecie, typowe Redmi, czyli dużo za nieduże pieniądze, stosunkowo powiedzmy nieduże pieniądze, no bo w euro te ceny, które podali, no to powiedzmy te telefony się mieszczą wszystkie w zakresie od 1000 do 2400, zależnie oczywiście od tego, co chcecie. Czyli nie są to jakieś szczególnie drogie urządzenia, a mają kilka fajnych cech i tutaj to też żadnego embarga nie łamiemy, jak powiem, że no chociażby AMOLEDowe ekrany, to jest duży Nie, atut. no, Mają mówię, mini one deski. stoją globalnie, te Tak. specyfikacje. Na polskim rynku one się nie zmienią od tego, co jest na globalnej stronie. W związku z tym nie możemy powiedzieć o tym, jakie będą dostępne pamięci na pewno w Polsce, jakie No będą tak, bo ceny, jeszcze nie całej tej wiemy. reszty. Natomiast jeżeli chodzi o specyfikacje, to one są publicznie dostępne Dokładnie. po prostu. Tak, Natomiast. bo wczoraj była główna ta premiera w Europie. Ja ci wejdę w słowo, Jacku, bo jak chcecie, to jest artykuł podlinkowany i tam macie ceny, które ja wywróżyłem. To są ceny, takie w nawiasach podałem, wynikające z przeliczenia bezpośredniego podanych, znanych nam doskonale już cen z euro. I ceny w euro przeliczyłem na złotówki, po czym
Troszeczkę się z nimi pobawiłem. Jedne troszeczkę zawyżyłem, drugie troszeczkę zaniżyłem, żeby ta oferta się kleiła. Także 30 się przekonamy, czy trafiłem, czy jestem dobrą wróżką. Jak To jestem ja dobrą jeszcze. wróżką, to będę wróżył. To ja jeszcze tylko wspomnę na temat serii 12, że pojawiła się jednak nowość, ponieważ Nie. wcześniej nie było w ofercie Redmi Note 12 4G. W tej chwili jest. Nie wiem, czy będziecie zainteresowani. Nadal sieci 4G funkcjonują całkiem dobrze. To jest Qualcomm 685. Ma całkiem fajny wyświetlaczek, bo to też jest AMOLED przy 120 Hz pracujący, 50 jako aparat główny z 8 szerokokątną, 13 z przodu, jeszcze dwójka jakaś jest. Ładowanie 33-watowe, ładowarka oczywiście w zestawie. Fajny, fajny smartfonik, nie wiem ile będzie kosztował, tylko tyle, że 4G. No, no Jeżeli mogę ktoś jest... powiedzieć ile w euro, tak? No bo w euro 230-250 euro, czyli to jest na nasze 1075-1165 zł. 1299 bym strzelał, albo troszkę wyżej nawet niestety. 1199 ja strzelam. 1199 za ten telefon. Myślę, że będzie drożej, ale to zobaczymy. No nie sądzę, żeby aż tak. No i tak już zaokrągliłem w górę tą cenę. Także no sympatyczne wydaje mi się telefony i nie za drogie. Mówię wam, od wczoraj się bawię tym topowym i jest całkiem popita się. Jeszcze jedna marka, która pokazała pojedynczy model w tym tygodniu i też w krainach dosyć egzotycznych, bo to chyba Emiraty Arabskie, jeżeli dobrze pamiętam, albo gdzieś w okolicy. To jest Samsung z modelem M54. To jest dziwny model, tak. Dlatego że ten model będzie występował również pod nazwą Galaxy F54. Nie tylko M54, ale F54 również. Ma bardzo podobne oznaczenia, wyłącznie w wersji Dual SIM będzie. Ma oczywiście Super AMOLED 6.7 Full HD 120 Hz. 6000 mAh baterie, także całkiem fajny model, wyglądający tak jak seria, nie tak, wiem, to AM. Tak jak wszystkie Samsungi obecnie, tak, czyli trzy guziczki tak. na płaskich tylnych plecach. Jeden kolor będzie fajny, ale ja bym chciał zwrócić uwagę na pewien detal. On ma dużo wspólnego, jak sobie popatrzyłem, z Galaxy A54. Sęk w tym, że jest kurczę lepszy, a boję się, że do nas nie trafi. Bo tak, 108 megapikseli ma główny aparat na przykład. Do tak. tego. Z OIS-em, ze stabilizacją optyczną, optyczną stabilizacją. Ta bateria. No, ja bym wolał to niż A54, prawdę mówiąc. No jest po prostu ciekawszy. Jeśli Samsung porządnie zrobił aparat w tym modelu, to jest naprawdę atrakcyjna rzecz. Głównie ze względu na tą 108, ze względu na baterię 6000, ładowarki i tak nie znajdziecie w zestawie, co nie, prawda. Nie, ładowarkę sobie musicie kupić, ładowanie, ale... ładowanie jak to u Samsunga jest 25-watowe, nie 18 na szczęście, to, ale naprawdę model jest całkiem atrakcyjny. Nie wiem jeszcze jak z ceną, natomiast wygląda no, rzeczywiście bardzo... A tam jest Exynos 1380 również. Tak. Także to jest to podobieństwo, o którym Adaś między innymi mówił do A54, tak? Słuchajcie, 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 bo przed chwilą dosłownie w Indiach się indyjski Samsung rozpruł, że wprowadzają 30 do sprzedaży Galaxy F14, czyli low-endowy telefon. Będą się ceny zaczynać od niecałych, no, całego tysiaczka na nasze, bo oczywiście cena jest w rupiach. Telefon w Indiach będzie miał też właśnie dużą baterię, 6000 mAh. Będzie bazował na firmowym Exynosie 1330, no i to w zasadzie tyle, bo reszta no to standardzik. Ekran Full HD, czyli też całkiem dobrze. A co do reszty, no to zapraszam Was do artykułu, bo to nie jest jakiś tam super wyszukany telefon, także anonsuję, że takie coś w Indiach wypłynęło jeszcze, jeżeli chodzi o Samsunga i zostawmy już, dajmy spokój temu Samsungu na dzisiaj. Nie? I duża premiera tego tygodniowa, właściwie na dniach dosłownie, to jest premiera Huawei, który w Chinach pokazał serię P60, zegarek, słuchawki i tablet zdaje się również też. Tak, a tak. Tablet, tabletu nie wyłapałem jakoś. Jest tablet, to może od tabletu... A, na no P60 plus składaka oczywiście, bo o no składaku tak, nie wspomniałem. No tak. Widzisz, no tyle tych premier, jeszcze średniak był. Jeszcze. To może po kolei, ja szybko powiem o tym, co najmniej ciekawe, chociaż z drugiej strony, czemu nie? Tablet, MatePad 11 2023, rzecz w sumie typowa, no tablet jak tablet, ale ma ciekawostkę, bo poza tym, że obsługuje rysik, to jeszcze można go kupić w wersji z ekranem imitującym papier. O ile dobrze przetłumaczyłem sobie chińszczyznę za pomocą Google'a,
to ten ekran jest w jakiś sposób miękki i ma dawać wrażenie prawdziwego papieru nawet w dotyku, nie tylko pod kątem, że tak powiem, wzrokowym. Oprócz tego urządzenia się różnią procesorami, bo wersja z klasycznym LCD-iakiem ma Snapa 865, a mocniejszy 870 jest w wersji z tym papierem. No i w zasadzie tyle, resztę sobie doczytajcie w artykule. O zegarku i głównych modelach to wam powie zaraz Jacek. Ja wam Znaczy powiem o jeszcze. zegarku to w zasadzie wspominaliśmy w No zeszłym dobra, no tygodniu. Ja tak. nawet wam grzechotałem tam czymś w mikrofon, ale polski oddział pozwolił jedynie na jakby zdradzenie polskiej daty premiery. Nie pozwolił na zdradzenie opinii, nie pozwolił na nic innego. Także nawet jeżeli bym chciał wam coś o zegarku powiedzieć, a mógłbym, to nie To mogę nie. wam powiedzieć, ponieważ mam podpisane embargo i zabiorą mi nerkę. No Jak to nie mów, powiesz, jak będziesz mógł. producenci muszą niestety dochodzić do pewnych rzeczy, a jak się jeszcze do tego zmienia u producenta obsada, to muszą dochodzić po raz kolejny do niektórych rzeczy. Trochę szkoda, kurczę, bo wszyscy już wszystko wiedzą o tym zegarku. No Wy też tak, nie, wszystko no to jest. macie wszystko w specyfikacji w zasadzie, ja mógłbym ewentualnie o wrażeniach powiedzieć, ale nie No mogę. tak, no Czekamy do premiery ewentualnie cierpliwie. dobra. Niech będą objęte embargiem ceny na nasz rynek, bo to zawsze jest jakaś tajemnica, ale jeżeli Nie, urządzenie. no właśnie, no ale kurczę, no Hindusi pokazali zegarek na ręce. Kurde, no tak, Tam no właśnie. najwyraźniej Samsung, Huawei pozwolił na to, żeby pokazać. To się Mówię nie o do. Samsungu, bo Samsung się tak samo podobnie zachowuje Wszyscy wobec reklamy. producenci tak robią. Jest coś Mnie to potwornego. niezmiernie irytuje. Dopiero co, za chwilę jeszcze wam o tej premierze wspomnę w dwóch słowach. Też miałem telefon, który był doskonale już znany od dawna w Chinach. Doskonale był znany w Indiach, a ja miałem embargo i nie mogłem wam nic o nim powiedzieć, bo nie, chociaż chodziłem z nim po ulicy, każdy mógł zobaczyć, że istnieje taki telefon. Ba, powiem więcej, Ty nie, nie, nie mów, bo stracisz nerkę. Nie mów. Nie jest mów, że co? chodziłeś po ulicy. No i co? Wie ktoś o tym telefonie? Najpierw muszę mu A dowodzić, że jakby to ktoś jest. sfotografował cię z A ukrycia? to, ale nie sfotografował, bo telefon był tak generycznie wyglądający, że pies kulawą nogą by nie zauważył, nawet jakby na niego sikał. Mnie niezmiernie irytuje to, bo ja rozumiem, gdyby to była globalna premiera, wszyscy startujemy o tej samej porze. O, tak nawiasem mówiąc, jak na przykład będzie w zapowiadanej premierze Rockfonów nowych, że ona jest o tej samej porze w różnych strefach czasowych. Na przykład tam w Azji będzie rano, u nas po południu, gdzieś tam w Stanach wieczorem, czy na odwrót. W każdym razie o tej samej godzinie wszyscy, pan schodzi embargo, wszyscy mogą pokazywać i opowiadać. To ma sens. A nie, że telefon od 2 miesięcy można kupić w Chinach. Ja go sobie swobodnie mogę kupić na, wiecie gdzie, sprowadzić, nawet pewnie zdąży dojść na polską premierę. Nie podpisując żadnego embarga, mógłbym go was pokazać, a producent bym nie mógł. No, bez sensu. Mówię, są przypadki, że to ma sens, ale w większości Wiedzcie, że jesteśmy nie. sfrustrowani w każdym razie tym, że różne To rzeczy burza. mamy i bez sensu wam nie można pokazać, mimo tego, że wszyscy inni już pokazują na No całym tak, no świecie, tak? dokładnie, Ktoś no nie, zainteresowany może jaka sobie w to tajemnica? dowolnym momencie sięgnąć. Jaka to tajemnica? Wróćmy do serii P60. Tak, Słuchaj, bo nam opowiadaj. czas ucieka nam straszliwie. Pamiętajcie, że to jest premiera chińska, w związku z tym wszystkie te smartfony działają pod harmonię OS. I wersje europejskie oczywiście będą na normalnym, mniej więcej Androidzie działały. No tak, ale nadal bez gumy, tak? To też. Pamiętajcie, że wszystkie te No. wersje nie mają, są pozbawione Google'a i są pozbawione 5G. I nie No ale. będą miały również w Europie ani Google'a, ani 5G, chyba że sobie Google'a zainstalujecie. 5G sobie zainstalować nie bardzo da. No ciężko Natomiast mówić. Chińczycy z Huawei najprawdopodobniej zadbają, żeby te telefony się pojawiły w Chinach co najmniej, również w wersji 5G, tylko że będą pod innym brandem. Nie wiem, czy wszystkie, ale prawdopodobnie wersja Pro i prawdopodobnie składak pojawi się w Chinach pod inną wersją jakąś. Znaczy pod inną nazwą jakąś, diabli wiedzą, są już No tak, ze bo trzy takie brandy, pod którymi Huawei wypuszcza w Chinach zgadza. smartfony swoje, tylko że z siecią 5G dostępną. Tak, bo procesory mają takie, że oczywiście Tak, 5G. tutaj wszędzie są Snapdragony 8 z plusem, tak? Czyli nie jakby najwyższa generacja, ale generacji pierwszej. I to jest procesor jak najbardziej zdolny do tego, żeby w 5G pracować. One wszystkie wyglądają specyficznie ze względu na tylny zestaw aparatów fotograficznych. One Jeden są naj. nieregularne, co jest dziwne jak na Chińczyków. Jest duże jedno oczko, optycznie przede wszystkim duże, bo tak w ogóle to aparacik jest oczywiście malutki jak zwykle, ale wygląda na duże i dwa mniejsze aparaty, w tym jeden peryskopowy umieszczony jakby po
lewej stronie, w pionie, przy tym największym aparacie. Niespodzianką pewną może być dla Was to, że wszystkie z tych aparatów, również te najsłabsze, znaczy najsłabszy, nie ma Lighta, tak? Najsłabszy, czyli P60, mają teleobiekty. A są łącznie trzy w serii P, dwa bardzo podobne do siebie, P60 Art i P60 Pro, to właściwie jest wewnętrznie prawie to samo, natomiast jeżeli chodzi o budowę, to tutaj Huawei poszedł po prostu design, chciał pokazać coś fajnego, w związku z tym w serii Art tam są i trochę inne kolory, bo chyba tylko dwa kolory są, jeżeli tak, dobrze pamiętam. Tak. Jakaś taka kawa z mlekiem albo złoto, właśnie tak jak Adaś mówi, i jakiś taki niebiesko-granatowy, taki z też gradientem dziwnym. Natomiast jeżeli chodzi o Pro zwykły, tam jest wybór troszeczkę większy, to obudowy też są dosyć fajne, one wyglądają trochę jak rzeźbione, szczególnie ta biała, która ma taki marmurek jakby na sobie, ale jest biała, jest fiolet taki jasny, jest ciemna zieleń i jest ciemno-szary w stronę czarnego odchodzący. Jeżeli chodzi o specyfikacje, to tutaj no Huawei przede wszystkim bardzo się chwali aparatami fotograficznymi i tym, że w każdym smartfonie z serii jest ruchoma przysłona. To, co Samsung już kiedyś swego czasu pokazał, w tej chwili również adaptuje Huawei. I tutaj jest, słuchajcie, dosyć ciekawa rzecz związana z aparatami. Jak spojrzycie w specyfikację, a zachęcam Was bardzo mocno do tego, w specyfikację, no przynajmniej wersji Pro i wersji Art, bo na temat tych dwóch wiem, jeżeli chodzi o matryce, co to są za matryce, to zobaczycie, że te matryce wyglądają dosyć dziwnie, bo tam, no nie wiem, no jest na przykład aparat 48 zwykły plus 40 szerokokątny plus 48 tele, tak? No i to wygląda legitnie, to jest w przypadku Arta. Natomiast de facto tam są zupełnie inne matryce. Te matryce są kropowane, one są no jakby zmniejszane do odpowiednich rozmiarów. Tam, słuchajcie, z tego, co udało mi się znaleźć, jest, we wszystkich jest zresztą, Sony IMX888, to jest matryca 52 megapiksele i ona jest zmniejszona do 48. Druga matryca z kolei to jest IMX858 i jest zmniejszona z 50 do 40, albo z 13 do 40, zdaje się, w drugim wypadku, w wypadku Pro. Trzecia matryca to jest OmniVision z kolei, OV64B, i ona jest zmniejszona, kropowana z 64 do 48 megapikseli. W zależności od telefonu, w zależności od tego, który weźmiecie, Huawei tam opowiada, że jest albo 3,5-krotny zoom bezstratny, albo 5-krotny, o dziwo, w wersji podstawowej, tak? Co jest zupełnie przedziwne. No ale tak podają. 100-krotny zoom z kolei cyfrowy. Obiecują bardzo ładne zdjęcia księżyca. Ja się doszukałem w materiałach reklamowych, że będą obiecywali, chociaż nie zauważyłem tego podczas premiery. Możliwe, że przegapiłem, że obiecywali również ładne wersje słońca, bo wersje ładne zdjęcia słońca. Czy ty zauważyłeś, Adaś, oglądałeś pełną premierę? Ja nie oglądałem, bo ja, prawdę mówiąc, organicznie nie cierpię chińskich premier, które mają takie duże... To jest w pełni zrozumiałe. Obiecywali, słuchajcie, z tym, że nie wiem, czy przy pierwszej wersji oprogramowania to będzie funkcjonowało, ładne zdjęcia ze słońcem w tle, to znaczy słońcem, które nie będzie plamą, ciapatą, rozjaśnieniem zdjęcia, tylko będzie rzeczywiście jakimś tam punktem. Tak. I przy tym, że będzie widać wszystko inne, to co na zdjęciu powinno być widać, także trzymam ich za słowo, zobaczymy jak będzie. I pewnie mechanizm, wiesz, łączenia klatek z różną ekspozycją i jest to w sumie chyba do zrobienia. Albo powiem będzie księżycem, jakąś teksturą załatwiane, no zobaczymy. Może. Jestem bardzo ciekaw, powiem szczerze, tego co kryje się za tymi aparatami. Trochę czekam na test DxO. I to nie ze względu na punkty, bo ja DxO średnio wierzę, jeżeli chodzi o punkty. Natomiast bardzo czekam, żeby wyjaśnili, jak te aparaty działają. Bo powiem szczerze, że trochę nie łapię tego wszystkiego, tego kropowania. Tym bardziej, że to są takie zmniejszania do jakby niepełnej ćwiartki, tak? Nie o połowę, nie o, tylko gdzieś tam o jakiś kawałeczek. To jest zupełnie przedziwne.
podstawka jest nadal całkiem atrakcyjna. A, no to, o czym jeszcze należy powiedzieć, to oczywiście to, że mają IP68, tak, że wszystkie są odporne na wilgoć, wszystkie są odporne na kurz. Z baterijkami jest bardzo różnie. W wersji podstawowej 4815, tam jest, w Arcie jest 5100, w Pro jest 4815, podobnie jak w wersji podstawowej, ale jest podobno wersja Pro, która ma też 5100, bo tak znalazłem w sklepie Huawei. Czyli że jest dodatkowo jeszcze jakaś wersja Pro, która ma baterię taką jak Arc. Tak, to jest bateria jakaś nowej generacji, jakaś węglowa, coś tak, tam. Tak, to jest ta bateria, tak, o której ja mówiłem, nie pamiętasz ostatnio. Tak, no. Nowa bateria, która troszeczkę, kilkanaście procent ma rzeczywiście wyższą pojemność. Przy tych samych liniach. Technologia jest rzeczywiście zupełnie nowa, także przy czym Huawei na razie trzymają wyłącznie dla Chin. No dobra, no to niech Chińczycy wypróbują, jak sprawdzą, że rzeczywiście to działa, to dopiero zapraszamy do Europy. Jest bodajże 13% wyższa energia przy tej samej pojemności, znaczy przy tej samej objętości baterii. Tak? No bo to zobacz, 4810, a 5100, nie? No by się zgadzało. Tak. Tak, ale to jest przedziwne, że oni się nie chwalą bardzo głośno tym wszędzie po prostu, tak? Bo powinni. Wcześniej to wypłynęło, było wiadomo, że tak ma być. Natomiast podczas premiery kurczę jakoś nie zauważyłem. Powiem ci tak, no już kiedyś się jedna firma pochwaliła, że jakiś nowy typ baterii miała, która tam miała cieńsze te warstwy pomiędzy, te warstwy izolacyjne pomiędzy elektrodami i tak dalej. No i wszyscy pamiętamy, jak to się skończyło i może dlatego oni są te trochę ostrożni. Tak, wiesz co, tutaj jest to zupełnie rzeczywiście nowa technologia, to jest materiałowo inna technologia. Tak, dokładnie, ale wiesz, ja rozumiem ich ostrożność, no bo w przypadku Huawei mógłby to być gwóźdź do trumny, no. Tam anoda jest z czego innego zbudowana, w związku z tym jest możliwe, że rzeczywiście, tym bardziej, że to nie jest jakieś spektakularne zwiększenie tej pojemności, to nie jest jakaś przełomowa technologia, tylko to jest zastąpienie jednego materiału innym i najwyraźniej okazuje się, że ten inny materiał ma większą zdolność do gromadzenia jakby ładunków magazynowania ich po prostu. Tak, czas nam powoli mija, wiesz, to tak na szybko jeszcze składak jest. Na szybko składak, tak. Oczywiście flagowy, oczywiście z fajnymi aparatami, w tym jeden z optyczną stabilizacją. Jest oczywiście bez Google'a i bez 5G, ale to nie wina akurat samego telefonu. Bateria nie za duża, bo to składak 4800, ale szybkie ładowanie i szybka indukcja. Jest wodoszczelność, także tu się podciągnęli. I na dokładkę Huawei jeszcze pokazał Enjoya 60, czyli tani, budżetowy niemalże telefon, ale z dużą baterią. Zajrzyjcie sobie do artykułu, nie ma sensu tu się rozgadywać, bo to nic wyszukanego, ale w miarę estetycznie wyglądający telefon i przynajmniej z tyłu, bo przód to nuda z noczem, ale tył fajny. Powiem szczerze, że się nie spodziewałem po Huawei, że zapakuje rzeczywiście matrycę Sony. Oni mieli dosyć duże problemy, zdaje się, z zaopatrzeniem, co prawda we wcześniejszym flagowcu też była matryca Sony jako jedna z pomocniczych i to też było całkiem okej. Okay. Natomiast no, tutaj powiem szczerze, że przynajmniej na papierze zrobili dobrą robotę. Ja jestem ciekaw, jak złapię te telefony do ręki. Jestem ciekaw właśnie przede wszystkim tego, jak działają aparaty fotograficzne. Bo czy one ładne, czy brzydkie, to jest kwestia zdecydowania samodzielnie. Tak? Czy się podobają komuś, czy nie podobają, mogą się podobać albo nie podobać. Ten tylny aparat akurat ma dla mnie kawałek charakteru. Też nie oceniam, czy on jest ładny, czy brzydki, natomiast jest odróżniający. Tak? A oryginalny jest, to rzeczywiście. No ale mówię, ja bym chyba nie był w stanie używać. Ja za bardzo przyrosłem do Google'a, żeby teraz kombinować, jeszcze prawą ręką za lewe ucho, liczyć, że zadziała i wiadomo, że nadal nie wszystko... Znaczy ja, powiem ci szczerze... To mają wywalone na to, bo oni i tak Google'a nie używają i to ma sens tam. Ja rozumiem, doskonale rozumiem ludzi, którzy używają usług Google i to jest jakby do pojęcia, szczególnie jeżeli używasz aplikacji jakiejś innej firmy i okazuje się, że ta aplikacja bez Google nie działa po prostu. No dokładnie, tak? To jest ból, nie? Bo tak się może zdarzyć. Natomiast Huawei, no raz, że z jednej strony próbują rzeczywiście te swoje aplikacje dostosowywać, szczególnie jeżeli chodzi o lokalnie aplikacje bankowe na przykład, tak? Starają się, dwa, że jest, no
jest sposób na to, żeby Google'a używać mimo wszystko na tych telefonach, nie polecany przez producenta, przez nas też nie polecany, dlatego że no, z oprogramowaniem firm trzecich zawsze jest tak, że nie ma się no nad nim właśnie, żadnej no kontroli, jest. tak? No. Tam, No gdzie jak ma... ktoś chce głównie robić zdjęcia, no to spoko, no a smartfonowość jest drugorzędna, bo są tacy ludzie, no to... Znaczy nie no, Adaś, ale jesteś w stanie korzystać z tego smartfona bez Google'a, również smartfonowo, to znaczy... No wiem, ja nie no wiem, z jak w tej młotka chwili bez jest... szczonka też się da korzystać, ale trudniej, no. Wiesz, ja bym sobie nie lubię życia utrudniać, ale tak Ale jak mówię... Adaś, droga jest ta sama, jakbyś rozumowo prześledził, no to tutaj idziesz do sklepu Google'a, bierzesz aplikację, wrzucasz ją. Tam idziesz do sklepu Huawei, bierzesz aplikację, wrzucasz ją. No, no tak. No. W zasadzie rzecz wygląda identycznie. Czy chcesz, nie wiem, mapy, czy chcesz coś innego? Zakładając, że to jest jeden do jednego, to masz rację. Jak masz przyzwyczajenia, jak jest to tak, że człowiek jest uwiązany do jednej aplikacji i nie wyjdzie poza nią, bo jest dla niego najwygodniejsza na przykład, tak? Albo najbardziej odpowiada jego potrzebom, no to wtedy nie ma rady. Natomiast we wszystkich innych przypadkach to naprawdę, no nie wiem, mnie nie boli. Ja korzystam na co dzień z przeglądarki, korzystam z map, jak cię korzystam nie z całej masy rzeczy, które normalnie Google oferuje, daję radę bez Google'a i to nie na zasadzie, że zmuszam się, daję radę, nie, no po prostu korzystam. Czy to, nie wiem, są słowniki, czy to jest tłumacz, czy to jest cokolwiek innego, nie ma żadnego problemu. To jest, Adaś, przeszkoda jest w głowie, nie w telefonie. No, ale... Tak, tylko po co ją sobie rozwalać, nie? No dobra, także wszystko jest kwestią przyzwyczajenia, a ja na koniec zostawiłem jeszcze dwa drobiazgi od Realme. Pierwszy to jest Realme 10T 5G, o którym nie ma sensu za dużo opowiadać, poza tym, żebyście sobie... To Tajlandia jakaś czy coś. Tak, Tajlandia, dosyć proste urządzenie, niczym specjalnie się nie wyróżniające, także nie będziemy się o nim rozwodzić. I ostatnia rzecz, o której chciałem wspomnieć, też od Realme. Na polski rynek wszedł Realme C55, to jest ten z imitacją Dynamic Island. Imitacja jest no, moim zdaniem żenująca, ale trudno, niech będzie. Chcieli dobrze, a wyszło jak zwykle, podobno update'em załatwią, że będzie to bardziej funkcjonalne i bardziej przydatne, ale update i Realme to tak mi się, te dwa słowa stanowią dla mnie zbiory rozłączne w większości smartfonów. W przypadku większości modeli. W każdym razie wiedzcie, że jest taki telefon, jest recenzja na naszym kanale tego telefonu, możecie sobie zobaczyć, czy warto go kupić. Jak uznacie, że warto i chcecie taki telefon, to pospieszcie się, bo do początku kwietnia, tam do pierwszych dni kwietnia są na niego promocje, do 5 kwietnia w zasadzie, albo do 2, zależy od kanału dystrybucji, czy luzem, czy u operatora. Zawsze jakiś gratis i niższa cena, także no jak chcecie, to się pospieszcie, aczkolwiek to nie jest tak, że ja ten telefon jakoś tam szczególnie polecam, po prostu informuję was, że jest, a jak ktoś się na niego mocno napali, no to niech się pospieszy, bo lepiej go kupić w niższej cenie, prawda, która w tym momencie zdaje mi się bardziej adekwatna do możliwości urządzenia niż ta regularna. Prawdziwy krab, ale imitacja. Ładny telefon. Tak, nie, z wyglądu to jest naprawdę bardzo fajny, bardzo a jest ładny. Jeszcze taka druga tęczowa wersja, taka złotawo, niebieskawo, jest jeszcze ładniejsza. Ten się bardzo fajnie w słońcu mieni. Nie, no jeżeli chodzi o tak jakby podstaw, to nie jest to złe urządzenie, w żadnym wypadku. Natomiast no ja się trochę nabijam z tej imitacji Dynamic Island, bo no, ten telefon powinien być innej marki, bo tak chodzę i się drapię po głowie. Po co to zrobili? No po co? Tak, no, mówili, bo mogą. Ładny smartfon i mi się podoba ten ich pomysł na obwódki wokół aparatów na przykład. Tak, nawiasem mówiąc, ten 10, o którym wam powiedziałem, też jest podobny, jeżeli chodzi o design. Także, tak, tak, tak. A, tak. Aż chyba zajrzę, ale on tam ma jeszcze trzeci aparat i chyba tych obwódek fajnych nie ma. Ta sama styluwa też taki. Ale wiesz co, ale obwódek nie ma i ma trzeci aparat. No tak, te no ja nie wiem, że się to jest bardziej podobają. Bo to jest inna seria, tak, to jest seria numerkowa. Także tam są obwódki czarne i one nie są takie ładne. Tutaj macie ładne chromowane obwódki, ładnie wygląda. A, no to tak jeszcze wracając do tego C55, co za nim przemawia, to, że ma dużo pamięci przy tej cenie, bo dają 256 giga w okolicach 1000 zł, także to może być jakiś tam argument przemawiający za tym telefonem. Tak, no myśmy o nim mówili, bodajże w zeszłym tygodniu chyba, jak go wrzucałem. No być może, w każdym razie... W Indiach pokazał, też na Tajlandii. Tak. To jest właśnie jeden z tych przypadków, że najpierw był w Chinach, gdzie już było wszystko jasne, potem był w Indiach, gdzie powtórzyli, że tak, to jest to samo,
A ja i tak nie mogę wam o nim opowiedzieć aż do tam przedwczoraj bodajże, kiedy to wjechała recenzja. Wszędzie ludzie na wyświetlaczach, wszędzie młodzież reklamująca, on jest najwyraźniej dla młodzieży. A, tak, no bo to jest dla młodzieży niedrogie, w miarę przyzwoite robi zdjęcia, ma dużo pamięci, żeby trzymać dużo różnych rzeczy, także tak, bardziej, tak, to jest w sumie dobre stwierdzenie. O, i zobaczcie, tutaj co prawda inna marka, ale tutaj na przykład nie wzbraniamy się przed powiedzeniem, chcecie kupić, to na własne ryzyko kupujcie, tak? A nie, że nie, bo mało ramu, albo nie, tutaj wszystko jest, wszystko gra, tu jest tak? akurat wystarczająco ramu, a pograć nie pogracie w jakieś niesamowite produkcje, nie, ale... bo to jest Helio G88, także on jest taki sobie. Remont wydajności to nie jest, ale... Natomiast na co dzień wystarczy w zupełności. Tak. Do komunikacji, do jakichś nieskomplikowanych bardzo gier, bez jakiegoś 3D cudów na kijów. Powinni robi tragicznie. Nabywcy tak. Zadowoleni, chyba że ma jakieś, diabli wiedzą, jakie wady ukryte, ale to sami je znajdźcie, to będzie dla was niespodzianką. Chyba że Chińczycy odkryli, to musicie zajrzeć, co Chińczycy o nim mówią, chińscy recenzenci, chociaż oni prawda, podejrzewam, że lokalnych produktach nie mogą się negatywnie wypowiadać. Do Hindusów lepiej zajrzyjcie, szybciej powiedzą prawdę. Będziemy się z wami żegnali. Ja jeszcze tylko wspomnę o tym, że Adaś w tygodniu pisał o zarąbistych paskach, znaczy o projekcie, właściwie to o tym, jak on się nazywa? Patencie. O patencie, tak, Apple. Na paski, które bardzo możliwe, że będą rozpoznawane przez telefon i jak nie będzie rozpoznawany taki pasek przez telefon, to telefon, zegarek, będzie mówił, nie, ja tego paska nie chcę. Zajrzyjcie, bo to fajne, to mnie się podoba. Dobra faza, a jeszcze fajniejszą pojechał jeden z komentujących na fejsie pod naszym postem na ten temat. Napisał, za chwilę jeszcze zegarek będzie sprawdzał DNA noszącego go, i żebyś przypadkiem nie sprzedał, ale oczywiście powiedzą, że to dla bezpieczeństwa, żeby ci go nie ukradli. Mało tego DNA, czy masz czyste uszy, czy podatek zapłaciłeś, czy jadłeś już dzisiaj śniadanie, czy przechodzisz przez ulicę na właściwym świetle. No ale to w końcu już jesteśmy w ten sposób pilnowani przez nasze telefony i inne smartwatche, tylko że na razie jeszcze pozwalają nam z tym funkcjonować. Mam nadzieję, że jeszcze przez jakiś czas nie przestaną. Czego i wam życzymy. Właśnie, tym optymistycznym akcentem żegnamy się już z wami. Jeżeli jeszcze nie zasnęliście, to zapraszamy w przyszłym tygodniu. Miłego dnia i miłej wiosny, bo się zaczęła właśnie na dwór. Cześć. Tylko nie w deszcz, bo się przeziębicie. Cześć.